Bibi, przygotowałem dla ciebie superancką grę. Co znowu wymyśliłeś? Jaka to jest gra? Będziesz musiał szukać kolorowych połów w moim domku. Ole super, to dawaj. Krem bardzo dużo połów, aż pięć i są zmienione kolory, więc musisz szukać dokładnie. O nie, to będzie mega ciężkie, bo praktycznie nie widzę tu żadnego połów. Musisz się przyjrzeć dokładnie, bo ja naprawdę widzę, gdzie są różne połów rozstawiane w tym pokoju. Ha, a może jest jakiś za telewizorem? Nie, za telewizorem Żadnego połu nie ukrywałem. Fila. Ej, widzę, jest jeden na szafce! Zgadza się, to jest niebieski poł. Masz pierwszego poł znalezionego. Jeszcze cztery! Didi, a może ukryłeś jednego w tych swoich różowych gadkach? Nie, nie ukryłem tam żadnego w różowych gadkach, ale jesteś mega blisko. O, może schowałeś jakiegoś w bucie, Didi. Nie, do buta też żadnego nie wkładałem, naprawdę. Haha ha, Didi, jaka różowa sukienka? Pewnie ją zakładasz. Ej, to nie jest moja sukienka, ale jesteś mega blisko. Bo obok ciebie jest jeden poł. O, widzę tutaj! Jak mogłeś go wcześniej nie zauważyć? Przecież on jest taki widoczny. To ile jeszcze mi zostało? Jeszcze trzy poł musisz znaleźć. Okej. Okay. Ej, chyba jednego widzę. Tam przy telewizorze. Tak, to jest pomarańczowy poł. Jakim cudem go zauważyłeś? Przecież on jest taki przyklejony do ściany. No, ale jakoś go zauważyłem. Wow. Dobra, teraz został mi ostatni. Jeszcze ja dwa ostatni ci zostały. Bibi, jeszcze dwa pół ci zostały stały do znalezienia Okej, okay, dobra, gdzie wiesz? one mogłyby być? Ej, czekaj Co? Ja nie że, ale go ukryłeś No, ukryłem go mega Myślałem, że nie spojrzysz na niego Bo on wygląda jak nóżka od monitora Ej, poczekaj, w takim razie Tu był czarny, tutaj był biały Tu pomarańczowy, więc na pewno Musi być żółty gdzieś, tylko gdzie? Bo tutaj jeszcze był niebieski Ej, widzę tam Zgadza się, znalazłeś wszystkie pięć po w moim domku Ej, Didi, mega trudno Trudno je ukryć, ale poczekaj tutaj. Ja zrobię też w swoim domku i zobaczymy, czy dasz radę. Ciekawe, czy dam radę widzowie, bo Bibi teraz będzie ukrywał poł w swoim domku. A wy zostawcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję. Naprawdę mi to zrobi dzień. Dobra, Didi, dawaj, zobaczymy, czy sobie dasz radę. A ile tych poł ukryłeś w tym domku? No tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż. Aż pięć? Przecież nie ma opcji, że je znajdę. Ej, chwila! Nie postarałeś się, Bibi, znalazłem go od razu. O nie! Ale następnych na pewno nie dasz rady Mam nadzieję, że ukryłeś się bardzo dobrze Ej, ja nie widzę żadnego poł tutaj No muszę się przyjrzeć dokładnie Ej, znalazłem Jeden tu jest czerwony w poduszce Myślałeś, że go nie znajdę? No nie, jak to zrobiłeś? Mam bardzo dobre oko Muszę się teraz przyjrzeć jeszcze temu łóżkowi Ale nigdzie już tu nie widzę innego poł Teraz się przyjrzeć twojej szafce na monitor Ej, tutaj nigdzie nie ma poł Chwileczkę, czemu ta myszka wygląda tak dziwnie? Nie, ona wygląda normalnie Normalnie, Didi. Normalnie, wydaje mi się, że tu jest poł schowany. No dobra, dałeś radę. Tu jest poł. Teraz muszę znaleźć jeszcze dwa poł, tylko pytanie, gdzie one są schowane? Może schowałeś je? Tutaj, pod lampą gdzieś. Ej, nie ma. Didi, jesteś bardzo blisko. Jak to blisko? Ej, faktycznie schowałeś poł w lampie i wygląda jak żarówka. O, no brawo. Tylko nie potrafię znaleźć tego piątego. Bo on jest Didi niewidzialny. Tu jak ja mam znaleźć niewidzialnego poł, to jest niemożliwe. Ale widać mu oczy, przyjrzyj się koło łóżka. Koło łóżka muszę się przyjrzeć, no chwileczkę, nigdzie go tu, tu jest! Ale go ukryłeś, faktycznie jest niewidzialny. No, zgadłeś. No, Bibi mega się postarałeś z chowaniem tych poł. faktycznie tego niewidzialnego w ogóle nie widziałem. Ej, chłopaki, widzę, że się bawicie, może chcecie zagrać w moją grę? Tak, chcę zagrać w twoją grę, tylko na czym ona polega? No, na tym samym, co wy, tylko, że lepiej. No, to zagrać. Zaprowadź nas tam. Zagramy z Bibi. Ej, Bibi, to się chyba nagrywa. Musimy się skupić i znaleźć wszystkich po w tym pomieszczeniu. O, Boże, to będzie takie ciężkie. To pomieszczenie jest ogromne. Strasznie jest wielkie, ale znalazłem pierwszego po. Patrz! On myślał, że się ukrył, a go widać, bo jest czarny. Ale słaby jest ten gościu. Z tak słabo schować po. On myśli, że my jesteśmy jakimiś nubami, czy co? Patrz, Didi, gdzie jestem? Wow, jak się tam dostałeś? Widzisz coś z góry? Chwila. E nie, nie widzę. Nic. No, ale będę szukać, Didi. Jak coś znajdę, to ci powiem. Może tu jest Didi, tu! Wow, Bibi, znalazłeś drugiego po. Musimy znaleźć jeszcze cztery. Ej, patrz, tu jest ukryty zielony. Jak ja go mogę nie zauważyć? Ale z ciebie, cienias. Sam jesteś cienias, bo już znalazłem dwa, a ty jednego. No dobra, zostały nam. Nie wiem w sumie ile. Chyba trzy po do znalezienia. Musimy się naprawdę skupić i je znaleźć. Ej, Bibi, biegasz tego tak obok tego po i ty go nie widzisz. On jest tutaj w ścianie, Biały. Jak ja go nie zauważyłem, jest strasznie biały. Ale ty jesteś słaby, jak ja już znalazłem trzy, a ty jednego. No nie, to ja też muszę się rozglądać w takim razie. Gdzie to może być? Nie mam pojęcia, skup się i na. Ej, za tobą jest jeden żółty. No to jest niesprawiedliwe. Dobra, musimy się naprawdę skupić, żeby znaleźć tego ostatniego Po. Naprawdę szukam i szukam i go nie widzę nigdzie. Ej, Didi, tu jest, patrz. Gdzie jest ukryty Po? Pokaż, muszę go zobaczyć. Fioletowy. Ej, faktycznie, on tam jest. Prawie go nie zauważyłem, bo z dołu go nie widać. Ciekawe, jak go zauważyłeś. Dobrze wam poszło w tym pierwszym poziomie. Zapraszam do drugiego. Z przyjemnością już tam pójdę z Bibi. Ciekawe, co tam na nas czeka. Ej, Bibi, to jest chyba trudniejszy poziom, bo ja żadnego poł nigdzie nie widzę. Ja też nie widzę żadnego poł. Ha, przeszedłeś, obok jednego, mam. Tutaj, tutaj, tutaj. Ej, faktycznie, on jest taki biały, że go w ogóle w tym miejscu nie zauważyłem. Ale ty masz dobre oko. Ok Bibi. Tak, muszę znaleźć jak najwięcej od ciebie. Bibi, na spokojnie. Ja też chcę jakiegoś poznaleźć. Zwolnij trochę tempo. Tak, to nie znajdziesz, bo zobacz, tu jest żółty! Ej, faktycznie tam jest żółty! Ja go nie zauważyłem, a cały czas tam patrzyłem. Dobra, Didi, wszystko na razie znajduje się na górze. A gdyby tak poszperać na dole jest pomarańczowy! Ej, faktycznie on jest pod stołem! Nie zauważyłem go przez tą podłogę, bo jest identycznym kolorem. Bibi, ja też chcę jakiegoś znaleźć! Dobra, Didi, ci. Cicho bądź, muszę się skupić. Pomarańczowy, żółty był już. Bił też biały. Jaki jeszcze jest? Czarny i niebieski. Ej, tam, zobacz, czarny. Bibi, no przestań ich znajdywać. Faktycznie jest na suficie czarny. Jak ty to robisz? Wygrywasz ze mną. Muszę się pośpieszyć. Cicho poświecić. bądź. Zobacz. Dobra, czekaj, teraz muszę się skupić. Tutaj nic nie ma. Okej, okay, chwila. Muszę się zbudować. Okej, okay, zarabędę będę blisko. O nie, spadłem. Jest niebieski go pierwszy zauważyłem, ale nie zdążyłem powiedzieć. Ha, ha, ha. No dobra, dzieciaczki, kto znalazł więcej tych poł? No niestety Bibi znalazł prawie wszystkich poł. To było niesprawiedliwe, bo naprawdę był wielkim tryhardem teraz. Oh, ale ty jesteś słabiak. Ale dobra, masz szansę odegrać się, bo zapraszam was na kolejny poziom. No dobra, to postaram się odegrać teraz na Bibi. No dobra, w takim razie jest tutaj tylko jeden poł i jest on zielony. Musicie go znaleźć. Ale gdzie my go mamy znaleźć? Przecież nigdzie tu nie ma zielonego poł Bibi, musimy tu znaleźć jednego poł Tylko nie wiem, gdzie on jest schowany Ja też nie, ale kto go pierwszy znajdzie Ten jest najlepszy Nieprawda, ej, co to, to jest najzielonego zielonego poł Czyli musimy szukać zielonego poł w tym pomieszczeniu Właśnie to robię Haha, ha, ja chyba wiem, gdzie musimy go szukać Gdzie, bo ja nie widzę nic zielonego No właśnie, ale na obrazku są same zielone postacie Więc musimy chyba go znaleźć na tym obrazku Ej, to jest mega mądre Dobra, kto pierwszy to pierwszy ten wygrywa diamenty I wydaje mi się, że ja wygram Bo mi widzowie musicie pomóc Teraz zostawcie łapkę w górę I na pewno mi tak pomożecie I napiszcie komentarz Gdzie widzicie zielonego poł Faktycznie, zielony poł znajduje się tutaj, Bibi Jak ty mogłeś go nie zauważyć? Stałeś obok niego Ej, no faktycznie, ale bez sens Ciekawe jaki będzie kolejny poł do znalezienia Bibi, tym razem musimy znaleźć niebieskiego Ale na obrazku, a nie w tym pomieszczeniu No dobra, szukam Czekaj, będę pierwszy na pewno, muszę być. Nie, to ja będę pierwszy, bo naprawdę widzowie mi zostawiają teraz dużo łapek, bo to jest niebieski kolor. Ej, musimy się naprawdę przyjrzeć, i chyba znalazłem! Tu jest, nade mną! Gdzie w ogóle go nie widzę? Tutaj, no nie widzisz jak skacze, ja nie wiem. faktycznie! Ale nie dało się go zobaczyć, masakra! Ale on był naprawdę ukryty, ale mam dobre oko i super widzów. Dobra, teraz jest Twój kolor i kolor subskrypcji, więc musimy się naprawdę postawić i znaleźć czerwonego poł. Teraz na pewno go znajdę. Nie ma opcji, bo ja wiem, gdzie on jest, albo nie wiem, nie widzę go nigdzie. Tak szukam i szukam, patrzę po tych wszystkich czerwonych twarzach i sobie myślę, że ty tutaj powinieneś być Bibi. No tak, ale nie wiem, kto to jest. Czekaj, zaraz go na pewno znajdę. Znalazłem, na środku jest czerwony poł. O nie, faktycznie widzę go, ale się ukrył. No i teraz mamy znaleźć brązowego poł, to jest niewykonalne, bo naprawdę nigdzie go to. Nie widzę. No, Ty go nie widzisz, ale ja go już widzę. Pierwszy raz. Jak to znalazłeś przede mną połk? W którym miejscu? Tutaj. Ej, faktycznie on tutaj jest, ale masz dobre oko, Bibi. To teraz zapraszam do programu. Zobaczymy, jak ci pójdzie szukanie prawdziwego po. Co, Bibi, masz swój program własny, ale super. Chodź, idźmy tam wystąpić. No i Bibi przeniosło nas na pierwszą mapkę, i to jest poziom pierwszy. I musimy znaleźć prawdziwego połu. Wow, dobra. Kocham wybierać prawdziwego po. Wow, no to super, zgadujmy. Ja jestem tu naprawdę dobry. Ja też chyba jestem w to dobry. Sprawdź najpierw pierwszą tutaj rzecz. Mamy przed sobą kibel, ale dlaczego tu jest sam kibel i nie ma poł? Puh, ta kupa jest w środku, Didi. Ej, faktycznie, czyli że to nie jest prawdziwy poł chyba. Albo może spróbuję go wybrać. Jak myślisz, to będzie prawdziwy poł? Nie wiem, ale chyba nie. Ale wiesz co, ja jednak spróbuję sprawdzić. Dobra, klikam guzik. O nie, to był zły guzik, umarłem. Ja co myślisz o tym poł? Ten poł ma kibel na głowie To to jakby kupa wypłynęła z kibla Ale ochyda No właśnie paskudne to jest I wydaje mi się, że to nie jest prawdziwy poł Ale już nie sprawdzam, bo nie chcę umrzeć To który w takim razie może być prawdziwy? No skoro ten tutaj po lewej nie jest prawdziwy I tamten po prawej nie jest prawdziwy To może ten jest prawdziwy po środku To kliknijmy go Dobra to ryzykujmy Najwyżej zginiemy Klikam Ej drzwi się otworzyły Dobry. No dobry Paul. I przechodzimy na poziom drugi. No dobra, tylko czym to wszystko się różni? Ten jest pomarańczowy, to on na pewno nie jest prawdziwy. No w sumie rację, bo prawdziwy Paul ma kolor kupy, a ten po lewej wygląda dziwnie, bo ma nogi i ręce i normalnie twarz ludzką. I też jest biały. To na pewno nie jest prawdziwy, czyli ten musi być. Na bank to będzie ten, bo tamten wygląda jak trochę człowiek, a trochę jak Green's space No dobra, to weźmy, wybierzmy tego, tylko nie wiem, czy to będzie Prawdziwy, dobra, klikam. Wow, to był naprawdę dobry poł. Ej, jesteśmy na poziomie trzecim. A ten poziom trzeci wydaje się być naprawdę trudny. Ej, tu żaden poł nie jest prawdziwy. No, chyba że ten, ale tu wygląda jakoś dziwnie. Ale ten wygląda za to śmiesznie, bo to jesteś ty i masz kupę na głowie. To <laughs> no wcale nie jest śmieszne, Didi. Mnie to bawi, bo masz poł na głowie i to nie jest prawdziwy. To już nawet nie muszę sprawdzać. Ale w takim bądź razie, który będzie prawdziwy? Ten, co jest w ciele Katnapa, no nie wydaje mi się. No nie ma tu żadnego prawdziwego, ta gra jest oszukana. Ja już nie chcę się w to bawić. Ale ten doktorek jest pokręcony. Myślałem, że da normalne tutaj rzeczy do zgadywania. On to same trudne. No bo nigdzie tutaj nie widzę innego prawdziwego połu A ty widzisz, Bibi? Ej, widzę tu! Jezu, ale on go schował. Takiego ty ci jego Poł wybrał. No dobra, no to wybieramy tego Poł. Wow, i się drzwi otworzyły, kiedy one się otworzyły. Haha, Didi, zobacz na to. Ej, nie śmiej się, że mam poł na głowie. To w ogóle nie jest zabawne. To jest smutne. To jest strasznie śmieszne. Wybieraj lepiej prawdziwego poł. No dobra, to na pewno nie jest ten poł, więc go nie wybieram. No bo jak kliknę, to wtedy umrę. I w ogóle mi nie pasuje taka dziwna głowa. Ten po środku jest pomarańczowy i ma żółte oczy. To na pewno też nie jest prawdziwy poł, bo prawdziwy poł jest brązowy. Czyli ten będzie prawdziwy. Skąd wiedziałeś, Bibi? Eee, domyślałem się. Haha, jasne, domyślałeś się. Dobra, to klikam guzik i idziemy do doktorka. Bibi, ale dobrze nam poszło to zgadywanie prawdziwego Poł. Witajcie chłopacy! Gratuluję wam, że udało wam się przejść mój trudny poziom. Tak szczerze myślałem, że nie dacie sobie rady. Ale dobra, macie to, co Wam obiecałem. Telefony, a w nich poł gierka. Naprawdę dałeś nam gierkę od Połu. Dziękujemy, doktorku. A tak a propos w ogóle, te twoje poziomy nie były wcale trudne. Rozwiązałem je z palcem w kupie. Haha, ha, kumasz, bo poł, wiesz o co chodzi. Ale masakra, nara. Chyba mu się nie spodobał mój żart. No to zagrajmy w tego poł, zobaczmy jak się opiekuje tym dzieciakiem. Jestem ciekawy o co chodzi w tej grze, aż ją teraz sprawdzę przy was. Wow, faktycznie mogę się opiekować prawdziwym poł, wystarczy teraz, że usunę tą kupę, którą zrobił i zarobiłem pieniążka, ale biedaczyna jest chyba głodny i śmierdzący, to umyjmy go. Co wy na to? O, umyłem pierwszy raz poł mojego, ale ekstra, to teraz go upukajmy wodą. Ale fajnie jest, czyściutki i pachnący teraz ten poł Tylko nie podoba mi się jego kolor Ale chodźmy go tutaj uleczyć Bo nie ma on w ogóle życia, jak możecie zauważyć Ma bardzo mało życia, ale w sumie nie Ma dużo, dobra, to weźmy teraz może Nakarmy go frytkami Jedz fryteczki, mój po. Ciekawe jak go by nazwać, widzowie możecie pisać W komentarzach, jakby nazwać tego po. Ale strasznie lubi wiśnie No dobra, mój poł jest cały najedzony Dajmy mu miksturę na energię Żeby miał też dużo energii No i teraz możemy zagrać z naszym poł tutaj w gierkę jakąś, żeby był zadowolony więc musimy zbierać teraz tutaj tutaj jedzonko, o nie przegapiłem jedno jedzonko, nie mogę czegoś takiego robić, dobra zjedzmy teraz tą krewetkę, tą płytę płytę nie możemy zjeść, bo się płyty nie je, ale tego pierożka można zjeść, lody można zjeść, wisienkę można zjeść o kukurydza leci, dobra mam nadzieję, że mój poł już jest zadowolony, nie buta nie jemy, zagrajmy teraz może w jakąś inną grę z naszym poł może zagrajmy tutaj, musimy klikać w kolory, no dobra Dobra, ten niezły kolor, dobra, te klikać kolory trzeba szybko, bo czas się kończy. Dobra, te dwa kolory, jeszcze tutaj różowe przeklikajmy. Tak, będzie dobrze. Dobra, szybko pomarańczowy klikamy. Najlepszy kolor na świecie. Dobra, ej, nam idzie naprawdę dobrze w tym klikaniu, że jeszcze żółty, tutaj pomarańczowy, fioletowy, zielony. Ej, dobra, musimy wygrać z czasem, bo jak przegramy, to będzie niefajnie! Musimy się pośpieszyć, naprawdę. Dobra, idzie mi to naprawdę szybko. Ciekawe jak tam Bibiemu idzie rozwój jego poł. O nie, zaraz nie zdążę! Dobra. Szybciej, 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 szybciej. Czas mi się kończy, widzowie. No nie, przegrałem. Ale mój poł jest jeszcze głodny. To nakarmy go, bo trzeba go nakarmić, bo będzie głodny. Jedz więcej po, więcej musisz zjeść. Tak, wiem, że jesteś, nie jesteś głodny. No dobra, to, to no może połóżmy cię spać i idź spać. Dobranoc, noc poł. No dobra, to już zgadliśmy poł i teraz musimy wybrać, gdzie się przeteleportujemy. No właśnie, kogo byś chciał wybrać, bo musimy wybrać, bo już przeszliśmy poziom z poł, no to zostało nam teraz pikachu, albo Kat no to dawaj katnapy. No dobra, to przenośmy się tam. Chciałbym w końcu kupić katnapa, ale nigdzie nie ma w sklepie stacjonarnie. Prawdzę może w jakimś sklepie na laptopie i przez internet zamówię. O, jakiś obrazek mi się wyświetlił. Chcesz kupić katnapa? Tak, chcę kupić katnapa. Ale nie masz gotówki? Dokładnie, nie mam w ogóle pieniędzy i nie mam za co kupić tego katnapa. Bez problemu, pierwszy katnap jest darmowy. Co? Pierwszy katnap jest darmowy? Ale chwila, kto to Czytał cały czas. Przecież to nie byłem ja. Ej, co ty tutaj robisz? No, przyszedłem, bo słyszałem, że chcesz kupić darmowy strój katnapa. Tak, chcę kupić jakiś strój katnapa, ale nigdzie nie ma. I ty tutaj przyszedłeś go sprzedać? No pewnie, dawaj, zaprowadzę cię do mojej tajnej skrytki. Tylko nikomu o tym nie mów. I tam możesz normalnie kupić strój katnapa. Ale super, cieszę się, w końcu kupię swojego pierwszego katnapa. I on coś powiedział, że za darmo jest pierwszy. No dobra, więc tutaj możesz kupić swojego pierwszego katnapa. Ale, chat, kupię swojego katnapa, nie mogę się już doczekać. Idę do środka sprzedawca. I taki katnap jest za darmo, ale ja go nie chcę. On jest brzydki w ogóle nie jest straszny. No, ale za darmo, tak? A chciałeś mieć kostium, no to proszę bardzo. Ale chwila, tu są jakieś zablokowane rzeczy, a te można odblokować za lajka. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. I teraz odblokujemy pierwszego zablokowanego katnapa. 3, 2, 1. Wow, zostawiliście, i jest katnap do kupienia za 30 Monet, ale już jest troszeczkę straszniejszy. Dobra, to mi się podoba. A tu są kolejne katapy do odblokowania za suba. Teraz, jak zostawiliście łapkę w górę, to zostawcie jeszcze subskrypcję szybko, proszę. To wtedy odblokują nam się straszniejsze katapy. 3, 2, 1. Wow, i odblokowały nam się giga ultra strasznej katapy. Ale ta dziewczyna katap nie jest straszna. Jest bardzo droga, bo 60 monet ja tyle nie mam. A ten katap jest naprawdę straszny, ale 100 Monet? Przecież to kosztuje majątek. Ale chyba będzie warto tyle wydać dla niego. Bo 100 monet za katnapam bardzo strasznego. To jakby za darmo. Panie sprzedawco, tylko jest problem. Ja nie mam w ogóle żadnych pieniędzy. Tak, dlatego pierwszy katnap jest za darmo. I będziesz mógł zarabiać właśnie tymi katnapami. Proszę cię, zobacz. Oto właśnie cennik. Co to jest cenik? Ja mam zastraszenie ludzi dostać 10 dolców. Taki katap kosztuje 30. Czyli muszę wystraszyć 3 osoby tym śmiesznym. Skinem, którego się nikt nie będzie bał. Przecież ja nigdy nie zarobię na resztę katnapów. Drugim sposobem na zarabianie jest porywanie dzieci za 20 dolców. Czyli, będąc tym katnapem, muszę porwać dzieci. I to muszę porwać trzy dzieci, żeby zarobić 60 dolarów i żeby zamienić się tutaj w katnap dziewczynę. Przecież to będzie bardzo trudne. Ale jak mam zarobić dla tego strasznego katnapa? Przecież ty 100 dolarów. Trzecim sposobem jest poderwanie Bibiego za 100 dolarów. Czyli, będę musiał być tą dziewczyną katnap. i i poderwać Bibiego. Czyż ja nie potrafię podrywać? Dobra, panie sprzedawco, zapoznałem się już z cennikiem, To ja wezmę jednak tego darmowego katnapa. W takim razie proszę bardzo. Dobra, widzowie, to ja zamieniam się w tego katnapa. Dobra, i zamieniłem się teraz w tego strasznego. Dobra, nie strasznego, tego słabego katnapa. Dobra, jestem już tym słabym katnapem. I ja mam wystraszyć trzy osoby, żeby zarobić na kolejnego katnapa, który już jest troszeczkę straszniejszy. A tam jest jakiś czerwony typek, i on wygląda trochę jak jak święty Mikołaj. Spróbujmy go teraz wystraszyć. Więc zakradnijmy się na cichacza, powolutku, powolutku, na spokojnie i... BUM! <śmiany> Chyba udało mi się go wystraszyć, bo już uciekł i nic nie powiedział. Czyli mamy już zarobione pierwsze 10 monet. Ale fajnie jest być właścicielem banku, mam tyle pieniędzy. Słyszeliście, on jest chyba bogaty, to wystraszmy go teraz. Więc podbiegnijmy szybko do niego i. BUU! Co ty próbowałeś właśnie zrobić? Beznadziejne. W ogóle nie potrafisz straszyć jako Katna. Trzymaj 20 monet za takie beznadziejne coś, bo mi troszeczkę ciebie szkoda. Jak beznadziejne straszenie. On się w ogóle nie wystraszył, ale jestem słaby. I w ogóle ten skin jest słaby. Ale chwila, dostaliśmy 20 monet i za świętego Mikołaja 10, czyli mam już 30 i możemy teraz kupić kolejnego katnapa. Dobra, mam już 30 monet i teraz nie stać na tego katnapa. I go teraz kupuję, więc się zamieniam. Dobra, kupiłem teraz tego katnapa za 30 monet i teraz muszę zarobić 60, żeby odblokować kolejnego katnapa. Tylko chwila, co ja muszę zrobić? robić teraz? Porywanie dzieci i będę za to zarobił 20 monet. Dobra, to musimy porwać trójkę dzieciaków teraz, więc szybko biegnijmy. I najwięcej dzieci chyba będzie w przedszkolu, więc chodźmy tam najpierw. Pójdźcie tam, jakiś dzieciak biega. Kocham budować zamki z piasku, to jest takie super. Dobra, musimy teraz go porwać szybko. Ej, ty, zającu! Eee, co ty tutaj robisz? Nie chcę się z tobą bawić. Porywam cię! Udało mi się porwać pierwszego i to jest Jack. Więc chodźmy jeszcze porwać dwójkę dzieciaków, bo nam brakuje tyle do zarobienia na dziewczynę katna. To teraz wejdźmy do tego budynku obok tego placu zabaw. Może tam będzie jakiś dzieciaczek. Tylko tu jest jakaś przedszkolanka, ale przejdźmy po cichaczu, żeby mnie nie zauważyła i zobaczcie tam się jakieś dziecko bawi balonami. Ale super balony, kocham balony. Niedźwiadku! E, co ty tutaj robisz? Idź sobie, wyglądasz strasznie brzydki kot. To bardzo dobrze, że wyglądam strasznie, bo muszę cię teraz porwać. Nie udało mi się Porwać kolejnego dzieciaka. Został mi jeszcze jeden porwany do zarobienia 20 dolarów. Ale bym kupił coś gazowanego, żeby wybuchnąć, ale bym wysadził ten sklep. Kocham wysadzać sklepy. Ej, zobacz, tam jest dziecko Creepera i to bardzo malutkie. Dlatego teraz je porwimy. Ej, porywam cię, creeperze! Dobra, mam teraz trójkę dzieci. Mam nadzieję, że ten kasjer niczego nie widział. Nie widział, bo jest odwrócony. Uciekam szybko! I chodźmy teraz, je tam oddać za tego nowego skina, Katnapa. I już zarobiłem właśnie. 60 monet takim prostym Sposobem na porywaniu dzieci Jako katnap zły Teraz stać mnie na zamienienie się w dziewczynę katnap Teraz będę mógł zarobić 100 dolarów Ale najpierw zamieńmy się w tą dziewczynę I sprawdźmy co muszę teraz Dziewczynom katnap zrobić żeby zarobić Na tego ultra strasznego katnapa Posób trzeci na zarobek Poderwanie bibi 100 dolarów dobra za 100 dolarów Poderwę bibiego Trzymajcie kciuki żeby się udało Bo jak się nie uda to wtedy nie zarobię w tym miejscu mieszka Bibi I ja jestem teraz przebrany za dziewczynę katnap i, I moim zadaniem jest poderwać teraz Bibiego Żeby zarobić na strasznego katnapa I wtedy dostanę za to zadanie 100 monet I mam przygotowane tutaj czerwonego pada Bo Bibi kocha kolor czerwony Czerwoną taką lampę Jego ulubiony owoc, czyli truskawki Czerwony telefon, czerwony zegarek I czerwoną konsolę, na której będzie mógł grać I mam nadzieję, że dzięki tym tutaj prezentom Łatwiej będzie go poderwać Halo, halo, halo Halo, halo, halo. Bibi, bibi, musisz szybko wyjść. Co jest? Kto mnie tutaj woła? O co ci chodzi? Cześć, jestem dziewczyną katna. Cześć, dziewczyno katna. A co ty właściwie tu chcesz? Ja chciałabym, może się z Tobą umówić na jakąś randkę. Ja chyba nie jestem zainteresowany. Dlaczego mam przygotowane dla ciebie takie pyszne truskawki? No, wow, truskawki. Ja kocham truskawki. Tak, wiem, że kochasz truskawki. Dlatego je kupiłam i bardzo dużo je kupiłam żebyś miał teraz dużo jedzenia. Ja, ja kocham to. Dziękuję ci. Czy ci się teraz umówisz ze mną na randkę? Nie, niestety to za mało. Ja nie chcę. Jak za mało? Przecież ci dałam tak dużo truskawek, To nie fair. No dobra, to może cię przekona ta czerwona lampka. Czerwona lampka? A po co mi ta czerwona lampka? Nie mam pojęcia. W samochodowym sklepie takie były za darmo. To wzięłam ci. Okej. Okay, ale niestety nie jestem zainteresowany. Co? Dlaczego? To są takie super prezenty. No dobra, a co powiesz na taki pad do PlayStation 4? W kolorze czerwonym. Wow, to jest super, ale niestety nie jestem zainteresowany. No dobra, a jeżeli ci dałabym czerwonego iPhone'a X? Niestety, ale też nie jestem zainteresowany. Co? Ale dziękuję Ci za te prezenty, to super. No Bibi, musisz się zgodzić. No dobra, dobra, dobra. Teraz Ci dam bardzo dużo truskawek czerwony zegarek i do tego jeszcze PSP. I teraz już musisz się ze mną umówić na randkę. No dobra, możemy się umówić, ale w jakiś inny dzień, dobra? Bo teraz idę grać na nowej konsoli, na nowym padzie i będę sobie jeszcze jakieś filmiki oglądał. I to wszystko na moich urządzeniach, które udałem w prezencie. Ale chyba go poderwałem jako dziewczyna katap, bo się umówił ze mną na randkę, ale w jakiś inny dzień. I chyba się udało, bo mam już 100 monet właśnie jak ekwipunku. Dobra, idę teraz kupić strasznego katnapa. Panie katnapie, będziesz teraz mój, dlatego się teraz w niego zamienię. I kupiłem za 100 monet takiego strasznego katnapa, który jest naprawdę straszny i te oczy mu się tak dziwnie świecą i ma bardzo dużo zębów. I mam nadzieję, że teraz wystraszę kogoś. Już nikt nie będzie się ze mnie śmiał, że słabo straszę. Patrzcie, tam chodzi Bibi i chodźmy go szybko wystraszyć. Na spokojnie, po cichutku podchodzimy, podchodzimy, podchodzimy i bum! O, tu jest straszny katnap, o ja nie mogę, dobra muszę stąd spadać. Ale się wystraszył. Jaki to jest cienki bolek. Zawsze mi opowiadał, że nigdy się nie wystraszy Napa. Idę teraz sprankować tego niedźwiedzia, tego Frediego. Bo się ze mnie śmiał, że słabo tutaj straszę. Teraz będziemy straszyć tego Frediego w tym banku. Halo, halo, to jest napad na bank. O nie, jaki straszny katnap. O Boże, boję się go. Haha, ha, no i bardzo dobrze, się boisz. Teraz dawaj całą swoją kasę. Tak, oddaję ci całe moje pieniądze, jakie tylko mam. Trzymaj, proszę, nie rób mi krzywdy. Widzowie, ale to jest słabiak. Co, nie poznajesz mnie? Nie, nie poznajecie, skąd miałbym cię kojarzyć? No i co, ale powiedz, nieważne skąd nie ma. Kojarzyć. Powiedz mnie, czy się boisz mnie teraz? Tak, nie podchodź do mnie! Ty słabiaku, to ja rano cię wystraszyłem i powiedziałeś, że słabo straszę. Co? Jak mogłeś mi to zrobić? Mogłem, bo mnie wyśmiałeś, a teraz on całą twoją kasę i ucieka!